Ta scena szczególnie mnie oburza, ponieważ w filmie Spielberga Polacy szydzą z wypędzanych Żydów, zachowują się w sposób obrzydliwy, a ja jestem naocznym świadkiem tego, że tego nie było. Po roku mój ojciec z internowania na Węgrzech wrócił. Jeszcze jeden w tym jednopokojowym mieszkaniu to już rzeczywiście był koszmar. Ojciec chodził całymi dniami i próbował znaleźć jakieś mieszkanie. W końcu znalazł. Znalazł to mieszkanie w dzielnicy Kazimierz. I w tym mieszkaniu spędziliśmy mniej więcej 3 miesiące. Przez ten czas żyliśmy jako jedyna rodzina chrześcijańska w środowisku wyłącznie żydowskim. Ta ulica miała tylko dozorców Polaków. A reszta, oczywiście ci Żydzi też byli Polakami, bo przecież mieli obywatelstwo polskie, ale się do tego mniej poczuwali i zachowywali swoją odrębność narodową, wszystkie obyczaje łącznie z religijnymi, bardzo starannie. Była też ich grupa chłopców nieżydowskich, którzy na tej ulicy stworzyli pewną taką wydzieloną gromadę. Znalazłem się w niej szybko i nie był to szczególnie chwalebny dla mnie okres życia, ponieważ z tą młodzieżą żydowską prowadziliśmy trochę antagonistyczne kontakty. Oglądałem te miejsca, gdzie Żydzi i mieszkali, i świętowali, i handlowali, no przede wszystkim handlowali. Ale było to też nie dla mnie tylko ciekawe. Przyjeżdżali tam Niemcy, którzy też oglądali Żydów, oglądali ich trochę jak w zoologu. Ci Żydzi byli ortodoksyjni, więc mieli wszystkie te cechy Żydów ortodoksyjnych. Długie brody, pejsy, specyficzne ubiory. No i przede wszystkim język. Większość z nich po polsku nie mówiła, tylko rozmawiali w jidysz. Przechodziłem przez Plac Nowy, który był centrum handlowym żydowskim. Ci Żydzi, tak wyglądający jak wyglądający, obsługiwali wtedy tamte targowiska. Przyjeżdżali tam Niemcy, szczególnie przyjeżdżali bardzo często dorożkami. Oficerowie niemieccy, którzy przyjeżdżali ze swoimi Frauen albo Fräulein i pokazywali im oryginalność tego miejsca. Nie wszyscy Niemcy się zachowywali powściągliwie, bo niektórzy tylko żartobliwie fotografowali się z tymi Żydami. Ale żołnierze niższego szczebla popisywali się możliwością znęcania się nad Żydami. Więc na przykład kazali im całować się w stopy, kazali im czyścić brodami buty, a nawet lizać buty. Kazali im wykonywać różne upokarzające czynności, zaśmiewając się do łez, że ci Żydzi są tacy potulni. Notabene mnie to też dziwiło, już wtedy jako dziecko, ponieważ wydawało mi się, że jednak Polacy na ich miejscu by jakiś opór stawili. Najbardziej charakterystycznym antyżydowskim elementem były niemieckie plakaty, którymi obwieszony był cały Kazimierz.
To był taki plakat, który nosił nazwę Żydzi wszy tyfosplamisty. Żydzi zostali przez Niemców napiętnowani. Mianowicie Niemcy wprowadzili obowiązkowe opaski, które musiały nosić nawet dzieci. Bardzo mnie to już zwróciło to moją uwagę wtedy i nawet rozbawiło nas wszystkich, jak bardzo szybko Żydzi zrobili z tego interes. Opaski były różnorodne, nie było przepisu na jakiegoś standardowego wyglądu opasek, więc te opaski były rozmaite, z różnych materiałów, w związku z czym były zwykłe opaski i opaski eleganckie. Były opaski niewidoczne, na przykład na celuloidzie, i były też opaski na różnych materiałach, różnie wyglądające, które stanowiły nawet już rodzaj ozdoby ubiorów. Powiem, że nawet do tego stopnia, że w pewnym sensie zazdrościliśmy im, my dzieci, że tamte dzieci mogą mieć taką charakterystyczną ozdobę, którą mogą się popisywać. Na szczęście nas to nie dotknęło. Pewnego marcowego dnia roku 1941 załomotało do naszych drzwi straszliwie, ktoś walił w drzwi. Otworzyliśmy, byli to policjanci granatowi i jeden niemiecki oficer. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Kazali nam przedstawić dokumenty. Bardzo długo je studiowali. I kiedy okazało się dla nich ponad wszelką wątpliwość, że nie jesteśmy Żydami w tym żydowskim domu, opieczętowali nasze mieszkanie, zabronili nam podchodzić do okien i kazali zostać w mieszkaniu i czekać. Nie wiedzieliśmy, na co czekamy i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast usłyszeliśmy straszliwe krzyki, łomoty, a nawet strzały na zewnątrz. Coś się działo w naszym budynku, coś się działo na tej ulicy. Po jakichś mniej więcej 2 godzinach, kiedy się to uspokoiło, przyszedł nasz dozorca i powiedział, że wszystkich Żydów z naszej ulicy usunięto. Ale nie tylko z naszej ulicy, usunięto ich z całego Krakowa. Kiedy pobiegliśmy na most Piłsudskiego, który został pokazany w filmie Spielberga Lista Schindlera, zobaczyliśmy scenę wypędzania Żydów z Krakowa. Pamiętam tę scenę doskonale, ponieważ staliśmy, my dzieci, w tłumie nas ocalałych Polaków, którzy stali po obydwu stronach mostu i oglądali tych wypędzanych Żydów z Krakowa. Ta scena szczególnie mnie oburza, ponieważ w filmie Spielberga Polacy szydzą z wypędzanych Żydów, zachowują się w sposób obrzydliwy, a ja jestem naocznym świadkiem tego, że tego nie było. Nieprawdą jest, że Polacy w jakikolwiek sposób z tych Żydów szydzili. Nawet gdyby tak myśleli, to nikt by tego nie okazywał, ponieważ wszyscy oglądali tę scenę w absolutnym przekonaniu, że dzisiaj wypędzają ich, jutro nas. I tak prawdopodobnie byłoby. Po tym przepędzeniu Żydów do Podgórza, do getta, ulica została nieprawdopodobnie pusta, ale nikt nie dawał wiary, że będzie to już na zawsze. Wszyscy myśleli, że to jest jakieś nieporozumienie, że to jest coś chwilowego, że przynajmniej niektórzy wrócą. I nawet nie stało się to, co zazwyczaj ma miejsce, czyli rabunek tego porzuconego mienia.
Wszystko to było, oprócz tego, że ulice zostały uprzątnięte, a trupy usunięte, bo Niemcy byli bardzo wtedy sprawiedliwi i na przykład starców, chorych i ludzi rozmaicie niewładnych nie wypędzali do getta, tylko zastrzelili na miejscu.